Moi drodzy, dziś nie bez powodu mam na sobie koszulkę Drift Life od Pawła Grosza, ponieważ porozmawiamy sobie o najlepszych samochodach BMW M, czyli jakby nie patrzeć, o maszynach, które zostały zaprojektowane wręcz do podziwiania świata przez boczną szybę. Dział BMW M powstał w 1972 roku i początkowo zatrudniał zaledwie 35 osób. 16 lat później tych osób było już 400, natomiast obecnie BMW M to w zasadzie integralna część BMW. Lecimy z odcinkiem. Pierwszym samochodem na naszej liście będzie pierwszy w historii samochód zaprojektowany przez dział BMW M, który jednak nie posiadał znaczka M. Autem tym jest BMW E9 3.0 CSL, czyli pojazd, który powstał głównie na potrzeby homologacji tego samochodu do wyścigów aut turystycznych. Wyprodukowanych zostało 1265 egzemplarzy tego auta, które zostały ochrzczone pseudonimem Batmobile z uwagi na szalony pakiet aero. Co ciekawe, z niemieckich salonów BMW 3.0 CSL wyjeżdżały bez tylnego spoilera, który to był schowany w bagażniku. A to oczywiście z uwagi na prawo, które zabraniało montowania takich elementów na karoserii, a przynajmniej w momencie, gdy samochód opuszczał fabrykę, bo później to była już tylko i wyłącznie inwencja właściciela. BMW 3.0 CSL posiadało silnik 3.0. Była to naturalnie rzędowa szóstka. Posiadała 200 koni mechanicznych, 286 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Rozpędzała się do setki w 7,1 sekundy i mogła pędzić 220 km na godzinę, co było naprawdę zawrotnymi parametrami jak na 1972 rok. Co warto wspomnieć, CSL w nazwie tego samochodu oznacza Coupé Sport Lichtbau, czyli ta ostatnia część lekki. I rzeczywiście auto to było piekielnie lekkie, ważyło zaledwie 1165 kg. Zaś pierwszą prawdziwą M-ką z znaczkiem M było BMW M1. Auto zostało wyprodukowane w ilości 457 sztuk, z czego 57 było przeznaczone na tor, a 400 na drogi. W 1978 roku był to, i w sumie nadal jest, jedyny samochód BMW z silnikiem umiejscowionym centralnie w ustawieniu wzdłużnym. Jest jeszcze BMW i8, ale tam nie dość, że jest trzycylindrowy silnik, to dodatkowo jest on zamontowany poprzecznie. Karoseria BMW M1 była produkowana we Włoszech, a dokładnie w Modenie, czyli tam, gdzie Ferrari. Później zaś auto przyjeżdżało do Niemiec i tam też było składane do kupy ręcznie. Jak przystało na BMW, pod maską siedziało rzędowe 6 o pojemności 3,4 litra, które krzesało 277 koni mechanicznych i generowało 330 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Czas do setki wynosił 5,9 sekundy, natomiast prędkość maksymalna 260 na godzinę. Warto jeszcze wspomnieć, że nowe BMW M1 kosztowało w przeliczeniu na dzisiejsze około 200 tysięcy złotych. Teraz zaś, biorąc pod uwagę inflację oraz rzadkość tego modelu, za sensowny egzemplarz przyjdzie zapłacić około 2,5 miliona złotych. Kolejne auto na naszej liście to BMW 1M. Nie, nie M1, 1M. Nazwa tego modelu często była kojarzona z M1, a BMW, by wyodrębnić to drugie jako super samochód, pokazało w 2008 roku koncept M1 Hommage, który jednak nigdy nie wszedł do produkcji. BMW 1M Coupé natomiast to taka w sumie nie do końca pełnoprawna M-ka. Pod maskę bowiem trafił 3-litrowy silnik, identyczny do tego z BMW Z4, natomiast co innego, jeśli chodzi o zawieszenie, hamulce czy też tylny dyferencjał, ponieważ te pochodziły wprost z BMW M3 E92. 1M otrzymało w 2011 roku tytuł samochodu roku od Richarda Hammonda. Zaraz po BMW X6 MBMW 1M było drugim w historii samochodem z znaczkiem M, które posiadał turbosprężarkę. 3-litrowe, oczywiście rzędowe 6, generowało 340 koni mechanicznych oraz 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To zaś przekładało się na 4,9 sekundy do setki i maksymalną prędkość ograniczono elektronicznie do 250 km na godzinę. W pewnym momencie w historii BMW nastąpiła taka zmiana nomenklatury i tak też BMW serii 1 Coupé oraz Cabrio stało się serią 2 i mniej więcej w ten też sposób powstało m.in. BMW M2.
BMW M2, czyli najtańsza, najbardziej bazowa i najbardziej dostępna M-ka w historii, ale zarazem przez wielu auto to uznawane jest za najlepszą M-kę w historii. Na początku produkcji auto miało świetny i bardzo podatny na modyfikację silnik N55, który został w nowszym M2 Competition zastąpiony jednostką S55 z BMW M4. Obecnie od 2020 roku produkowane jest BMW M2 CS, posiadające również silnik z M4, ale M4 Competition o mocy 450 koni mechanicznych. Mówiąc jednak o bazowej i przy okazji moim zdaniem najlepszej M2, mamy tam 3-litrową rzędową szóstkę o mocy 370 koni mechanicznych, która jest wspomagana jednym turbem, to się przekłada na 465 Nm maksymalnego momentu obrotowego, 4,3 sekundy do setki, więc w zupełności wystarczająco i maksymalna prędkość 270 km na godzinę, czyli genialna zabawka. Kolejnym ciekawym samochodem było BMW Z3 M Coupé. Bardzo kontrowersyjna stylistyka, która przywodziła na myśl bread vany, czyli samochody wyścigowe z lat 60. Z3 bazowała na BMW E36, a Z3M bazowało na M3 E36. Z3M w wersji coupé jest jednak bardzo rzadkim samochodem, który powstał w ilości zaledwie 6200 egzemplarzy, podczas gdy w sumie wszystkich Z3, wliczając w to roadstery, powstało niemal 300 tysięcy samochodów. Na początku produkcji Z3M posiadało silnik S50, czyli jednostkę z M3 E36. W 2001 roku została tam jednak wsadzona jednostka S54 z BMW M3 E46. Była to 3,2-litrowa rzędowa szóstka, która posiadała 321 koni mechanicznych i 350 N. To pozwalało na rozpędzenie Z3M do setki w 5,1 sekundy oraz osiągnąć prędkość w 250 km na godzinę. Nadmienię tylko jeszcze, że Z3M było na tyle krótkim samochodem, że nie dało tam się wpakować sześciobiegowej skrzyni, a więc te auta występowały tylko i wyłącznie z 5 biegami. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy do subiektywnej, moim zdaniem, najlepszej piątki samochodów spod znaku M. Na 5 miejscu nie mogłoby zabraknąć BMW M3 E46, ostatniej M-ki z wolno sącą rzędową szóstką. Konkretnie skupimy się na odmianie CSL, gdzie CSL, wiecie już co oznacza. CSL powstało pod koniec produkcji E46 M3, było lżejsze o 110 kg od zwykłej wersji i ważyło zaledwie 1385 kg. Do tego moc była podniesiona z 321 na 360 koni mechanicznych, głównie z pomocą nowego karbonowego dolotu oraz ostrzejszego wałka rozrządu. W skrócie 3,2 litra, rzędowa szóstka, 4,9 do setki, 250 km na godzinę. Na 4 miejscu kolejna trójka, ale tym razem starszy model i to o 2 generacje starszy, BMW M3 E30. Pierwsza w historii M3, która pierwotnie miała powstać w ilości 5000 egzemplarzy, by auto sprostało homologacji serii DTM. Finalnie okazało się jednak takim hitem, że powstało ich niemal 4 razy tyle. E30 miała czterocylindrowy silnik kręcący się do 7250 obrotów na minutę i co ciekawe, wszystkie europejskie modele posiadały skrzynię w układzie dogleg. Nie wiem, czy jest jakieś polskie określenie na dogleg. Jeżeli jest, dajcie znać w komentarzach. Natomiast w skrócie oczywiście chodziło o to, że pierwszy bieg był tam, gdzie normalnie jest dwójka, drugi bieg był tam, gdzie normalnie jest trójka, trójka była tam, gdzie normalnie jest czwórka, bo generalnie chodziło o to, że jeżdżąc po torze, zmiany pomiędzy dwójką a trójką w takim układzie były łatwiejsze do wykonania, a są to dosyć kluczowe zmiany na torze, a więc dzięki temu auto było skuteczniejsze na torze. Z wyjątkowych wersji powstała na przykład odmiana Sport Evolution, nazywana również Evo 3, która była limitowana do 600 egzemplarzy. Miała zmieniony przedni zderzak oraz regulowany przedni splitter oraz tylne skrzydło. Miała również wzmocniony 2,5-litrowy, oczywiście czterocylindrowy silnik, który posiadał w tej odmianie 235 koni mechanicznych, generował 240 N. Rozpędzał to auto do setki w 6,5 sekundy i potrafił je rozpędzić maksymalnie do 250 km na godzinę. Co jak na przełom lat 80. i 90., biorąc pod uwagę takie dosyć cywilne, normalne coupé, które mogło służyć do jazdy, było oszałamiającym wręcz wynikiem.
Czas na topową trójkę. Na trzecim miejscu pierwsza w historii MK z V z M-ką. Jest to oczywiście BMW M5 E39. Auto to było, można powiedzieć, takim fabrycznym sleeperem, ponieważ bardzo mało różniło się wizualnie względem zwykłej serii 5 w M-pakiecie. Było to pierwsze M5 wyposażone w aluminiowe elementy przedniego zawieszenia, co przełożyło się na mniejszą masę nieresorowaną i sprawiło, że auto prowadziło się nadzwyczaj wręcz dobrze. E39 M5 było napędzane przez wolno sącą, niczym niedoładowaną V8 o pojemności niecałych 5 litrów, dokładnie 4,9 litra. Generował ten silnik 400 koni mechanicznych i 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Jeśli chodzi o czas do setki, 5,3 sekundy, natomiast prędkość maksymalna wynosiła prawie 300 na godzinę, 299 km po zdjęciu ogranicznika. Czas na drugie miejsce, na którym znajduje się raz jeszcze M5, ale tym razem ta najnowsza. M5 F90, bazujące na serii 5G30. Główną przyczyną, dla której to auto znalazło się tak wysoko, jest jego napęd na 4 koła z możliwością odpinania przedniej osi, co daje niesamowitą uniwersalność i skuteczność tego samochodu w dosłownie każdych warunkach. Ponadto to M5 dzierży tytuł najdłuższego ciągłego driftu na świecie, który wynosi 372 km, podczas których to dodatkowo auto było pięciokrotnie tankowane. Do tego wszystkiego jeszcze M5 w wersji Competition posiada po prostu oszałamiające dane techniczne. Pod maską siedzi naturalnie 4,4 litra w układzie V8, które jest wspomagane turbosprężarkami. Krzesa ono 625 koni mechanicznych, 750 Nm. Czas do setki wynosi 3,1 sekundy, co jest kosmosem jak na taki samochód. Tak samo jak i kosmosem jest prędkość maksymalna 305 km na godzinę w rodzinnym sedanie. Wow! I na koniec jeszcze, moi drodzy, moje osobiste top 1. Którym jest znowu BMW M5, czyli najbardziej użyteczna M-ka, nie licząc oczywiście SUV-ów, tym razem jednak w odmianie E60. Kontrowersyjny, ale dla mnie absolutnie ponadczasowy design, zaprojektowany przez Chrisa Bangla. Auto było w swoim czasie, czyli po 2004 roku, najszybszym sedanem na świecie, który był w stanie pojechać bez ogranicznika 300 km na godzinę. Co ciekawe, M5 wychodziła również w odmianie kombi, ale odmiana kombi stanowiła zaledwie 5% całej 20-tysięcznej produkcji tego modelu. A co jeszcze ciekawsze, w Europie auto to było dostępne tylko z 7-biegowym automatem, natomiast w Stanach można było je dostać z manualem. Dziwne, no ale przechodząc do konkretów, pod maską pracowało 5-litrowe, wolno ssące, obłędnie brzmiące V10. Zresztą posłuchajcie go jeszcze teraz, zanim podam całą resztę danych technicznych. Okej, posłuchaliście, to teraz reszta danych. 507 koni mechanicznych, 520 Nm maksymalnego momentu obrotowego, czas do setki 4,1 sekundy, natomiast prędkość maksymalna, jak już wcześniej wspomniałem, 300 na godzinę. Tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach, jakie kolejne odcinki chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Sekcja komentarzy niech zapłonie, niech ta sekcja będzie dla Was. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, hejo!